Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na długo wyczekiwany chyba przez Was test. Trochę miałam dużo obowiązków, dużo innej pracy i nie mogłam się zebrać do nagrywania odcinka, ale nareszcie się udało. Dzisiaj przychodzę do Was z testem najnowszej palety od Pariens. Jest to Supermodel Eyeshadow Palette. Jest to paleta, w której znajdziecie 8 cieni, paleta z lusterkiem, paleta, w której są zarówno maty, jest też jeden taki trochę cień satynowy i dwa fajne błyski. Także naprawdę świetna kompozycja palety, bardzo ładna kolorystyka, która nie ukrywam, urzekła mnie, ponieważ było to trochę coś innego niż ostatnio pojawiało się na rynku, więc właściwie jak tylko ją zobaczyłam, to od razu ją kupiłam. Mi ta paleta kojarzy się z taką kolorystyką w makijażu Victoria's Secret, także dzisiaj też dwa takie makijaże dla Was przygotowałam. Jeden troszkę delikatniejszy, można powiedzieć, że taka wersja dzienna, a drugi delikatnie mocniejszy, z taką mocniejszą kreską, ale nadal właśnie w takiej subtelnej stylistyce, powiedziałabym, makijaży Victoria's Secret. Także mam nadzieję, że te dwa makijaże zachęcą Was do tego, żeby zostać ze mną dłużej, żeby zobaczyć, jak mi się z tą paletą pracowało. Mam nadzieję, że tematyka odcinka przypadła Wam do gustu. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciukach, o komentarzach po obejrzeniu odcinka i o subskrypcjach mojego kanału. A ja już nie przedłużam, zapraszam Was bliżej siebie. Zaczynamy! Zacznę sobie pierwszy makijaż od nałożenia korektora Rimmel Multitasker. To jest mój ulubiony korektor do pracy z cieniami, więc nie będę tutaj nic kombinować. Odcień, jaki aktualnie mam, to Ivory 40. Myślę, że też 30 mogłaby tutaj być. No i cóż, rozpoczynamy pierwszy makijaż przy użyciu kosmetyków Pariens. Pierwszy makijaż to będzie taki dzienniak, tak myślę, więc po prostu klasycznie zacznę sobie od takiego cienia, który uważam za transferowy. I w tej palecie takie dwa cienie transferowe, to moim zdaniem są te dwa cienie. Ten u mnie może raczej posłużyć do roztarcia na przykład tego cienia. U mnie wydaje mi się, że on się fajnie sprawdzi do wewnętrznego kącika. No ale nie gadam dłużej, bo czasem się co innego okazuje podczas robienia makijażu. Przy dotknięciu pędzlem cienie mają delikatny osyp, ale mi to nigdy nie przeszkadza, także ja na to za bardzo nie zwracam uwagę. I nakładam ten cień w zewnętrznym kąciku. To jest taki, on w palecie wypada jak taki odcień trochę mauve. I na powiece też bardzo mi się podoba, to jest taki neutralny odcień. U każdego, wiadomo, te cienie też mogą wypadać inaczej, bo to zależy od koloru skóry, od karnacji, od bazy, jaką nałożycie. Jeśli ktoś ma bardzo jasną skórę, no to wiadomo, że ten korektor, ta baza u niego będzie jaśniejsza i też ten cień może wypadać po prostu ciemniej. U mnie to faktycznie jest taki delikatny, transferowy odcień. Myślę, że bardzo podobnie wygląda na oku, tak jak w opakowaniu, także nie ma tutaj jakiejś wielkiej różnicy. Bardzo ładnie się rozprowadza, tutaj absolutnie nie widzę żadnego problemu. Super. Teraz delikatnie poprawiam sobie korektor i biorę cień Claudia, taki płaski pędzel i wcieram go sobie w ruchomą powiekę i też wyjdę nieco powyżej załamania. I nakładam ten cień aż do wewnętrznego kącika. Bardzo przyzwoite krycie. Cień u mnie wypada super. Nie jest ani zbyt jasny, bo czasem te cienie w paletach są dla mnie po prostu aż takie białe. Natomiast ten jest taki właśnie super. I słuchajcie, nie zauważyłam tego podczas swatchowania, ale ten cień jest taki delikatnie satynowy, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo na plus. Troszkę wyblenduję sobie górę resztką na pędzlu tego cienia, który nakładałam na oczko jako pierwszy, tak żeby trochę zbudować, widzicie, od razu nie jest tak jasno pod łukiem brwiowym. Taki trik się świetnie sprawdzi, zwłaszcza przy opadającej powiece, jeśli nie chcecie, żeby właśnie było tak wysoko z jasnym cieniem, tylko żeby stworzyć troszkę takie złudzenie załamania właśnie oka. Ogólnie te cienie bardzo ładnie ze sobą pracują, jestem jak najbardziej na tak, bardzo mi się te dwa cienie ze sobą podobają. I teraz na środek powieki, dosłownie w tym miejscu, gdzie mam przejście między matami, dołożę sobie odrobinę błysku. Ten błysk jest bardzo gładki, bardzo ładnie zmielony i dosłownie takie iskiereczki na przejściu. Nie musiałabym tak robić, możecie zostawić na przykład ten makijaż matowy. Natomiast myślę, że fajnie będzie to właśnie w tym miejscu wyglądało, czyli nie od samego wewnętrznego kącika, a właśnie na przejściu pomiędzy matami. Bardzo fajny, iskierkowy, delikatny błysk. Cudny. Bardzo mi się podoba.
I do tego luku dołożę sobie bardzo, bardzo delikatną kreskę cieniem Linda, tak żeby troszkę wzmocnić ten makijaż. Zobaczymy, jak się sprawdzi ten cień w tej roli. Myślę, że ta kreska będzie bardzo delikatna, no bo ten też nie, cień nie jest zbyt ciemny. No robienie kreski tym cieniem nie jest jakoś bardzo, bardzo łatwe. Ja nawet sobie troszeczkę zwilżyłam pędzel, ponieważ ta kreska wychodzi naprawdę subtelnie. I we wnętrznym kąciku, takim bardziej zbitym pędzlem, dołożę sobie jeszcze cienia Claudia. Tak wygląda skończony pierwszy makijaż. Muszę Wam powiedzieć, że kolorystyka mega mi się podoba. Makijaż wygląda tak świeżo, dziewczęco, lekko. Cienie naprawdę przepięknie się komponują. Te trzy cienie bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o kreskę, to tutaj od razu Wam zaznaczę, że niezbyt łatwo robiła się bez zwilżenia pędzla. Zdecydowanie lepiej ten cień przenosi się, gdy pędzel jest zwilżony, ale też musicie o tym pamiętać, że niestety to nie jest najciemniejszy cień. Może jest jednym z dwóch najciemniejszych z tej palety, natomiast to nie jest taki cień, wiecie, mocno bakłażanowy, który po prostu sam z siebie będzie już dawał dużą intensywność na oku, więc raczej, jak widzicie, można zrobić przy użyciu tego cienia taką delikatną kreskę. Ogólnie makijaż uważam, że bez tej kreski z jakąś brązową kreską, eyelinerem nadawałby się jako makijaż ślubny, taki delikatny. Naprawdę jest to taka przepiękna kompozycja w takich zgaszonych różach. Ten cień Claudia, nie mam teraz tej palety tutaj u siebie w domu, bo mam ją w studio, ale bardzo, bardzo przypomina mi chyba cień Vivienne od Natasha Denona z palety Retro. I drugi makijaż również korektor Rimmel Multitasker. I drugi makijaż, niech to będzie troszeczkę mocniejszy look, więc zaczynam sobie od zrobienia kreski kredką od Paese. Tutaj sprawdzimy, jak te cienie się ze sobą łączą w tym makijażu. I to będzie po prostu taki trochę bardziej wieczorowy makijaż. I zaczynam sobie od tego brązu z palety o nazwie Naomi. Na takiej ciemniejszej kredce widać, że ten cień jest troszkę jaśniejszym brązem, natomiast myślę, że fajnie mi tutaj tą kredkę utrwali i też ładnie od razu rozblenduje. Właśnie jak już jesteśmy przy okazji nakładania tego brązu, to w tej palecie brakuje mi właśnie takiego ciemniejszego brązu do zrobienia właśnie chociażby kreski, ale zawsze właśnie kreskę możecie chociażby sobie zrobić kredką, tak jak teraz ja, i to utrwalić. Delikatnie sobie rozcieram. Bardzo ładnie ta kredka się rozciera tym cieniem, absolutnie nie ma tutaj żadnego problemu. A więc teraz pójdę sobie z cieniem, tym, który nakładałam jako pierwszy w poprzednim makijażu. I rozcieram jeszcze górę. Właśnie to, że nie ma w tej palecie takiego ciemnego cienia, może być spowodowane tym, że wydaje mi się, że to jest taka paletka właśnie, żeby zrobić taki trochę Victoria's Secret look. Taka właśnie delikatna, dosłownie, żeby podkreślić urodę do niezbyt ciemnych makijaży. Dołożę sobie odrobinkę jeszcze tego brązu. Cień się ładnie blenduje tym drugim, więc nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu, cienie się właściwie blendują same, muszę Wam powiedzieć. I na górę dołożę tego cienia o nazwie Candies. I tutaj tak osuszam, to jest taki bardzo, bardzo, u mnie on jest taki naprawdę mocno subtelny. Właśnie do osuszenia korektora tutaj się nada. Jak widzicie, no nie widać jakiegoś mocniejszego gradientu. Po prostu, no ten cień jest taki bardzo delikatny u mnie. Myślę, że nawet właśnie podług brwiowy też mogę go sobie nałożyć. Delikatnie widoczne, ale zobaczcie, jaka to jest naprawdę taka chmurka z takiego jasnego beżo-brązu. Takiego cienia, tak szczerze przyznam, chyba nie mam w swojej kolekcji. Bardzo ładny odcień. Szczerze jestem zachwycona kolorystyką. I teraz na środek powieki nałożę cień o nazwie Kate. Zrobię to palcem.
Też bardzo ładny, drobno zmielony błysk. Bardzo taki elegancki, tak bym powiedziała. I wyciągam go mocno do góry. Tutaj przy linii rzęs oczywiście poprawię sobie kredkę i dołożę ciemnego cienia. Mega ładnie to wygląda. Ale tak jak Wam już wspomniałam, paleta jest delikatna i to trzeba mieć na pewno na uwadze, że jest to taka paletka upiększająca. I we wnętrznym kąciku tym razem nałożę ten mocno błyszczący, ten błyszczący cień o nazwie You. Ale wygląda pięknie, nałożony takim zbitym pędzlem. Wow. Jest po prostu prześliczny. Na dolną powiekę nałożę cień Candies. Na całą dolną powiekę nakładam, ponieważ on jest takim ładnym, jasnym brązo-beżem, że przepięknie wygląda właśnie tak nałożony. Zobaczcie, jak ładnie w ogóle podkreślił dolną powiekę. Niby nic, a jednak coś. I we wnętrznym kąciku dokładam odrobinę cienia o nazwie Gigi. Piękny, chłodny, jasny róż. I tak wygląda drugi skończony makijaż. Myślę, że to jest taka wieczorowa wersja, którą można wykonać właśnie przy użyciu tej palety w takim subtelnym mimo wszystko stylu. Rozdymiona delikatnie kreska, rozświetlona powieka błyskami. Te błyski są absolutnie przepiękne, cudownie się z nimi pracuje, doskonale przyklejają się do korektora. No a ten błysk we wewnętrznym kąciku to jest po prostu miodzio, jest przepiękny. Także jestem absolutnie zachwycona pracą z tymi cieniami i końcowym wyglądem makijażu zarówno tego, jak i tego pierwszego. Także ja już nie przedłużam, przechodzimy do podsumowania. To by było na tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że ten test przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, który makijaż jest Waszym ulubionym. I przepraszam Was z góry, że w tym odcinku pojawiły się dwa makijaże, że nie pojawia się seria 5 makijaży. Ja planuję do niej wrócić, ale naprawdę na ten moment po prostu nie dysponuję takim czasem, żeby nagrywać 5 makijaży i żeby później to montować. Mam nadzieję, że w przyszłości za jakiś czas uda mi się raz na jakiś czas nagrać taki odcinek. Natomiast tak jak zauważyłyście, udało mi się przetestować absolutnie wszystkie cienie z tej palety. No i co mogę Wam powiedzieć? Myślę, że widziałyście podczas pracy z tą paletą, myślę, że widziałyście podczas robienia makijaży, że absolutnie ta paletka mnie zachwyciła. Jestem nią oczarowana, jak mam być szczera. Dawno nie podobała mi się żadna paletka aż tak bardzo, mimo tego, że w tej palecie nie ma na przykład ciemnego brązu. Praca z tą paletą to była sama czysta przyjemność. Myślę, że jeśli chodzi o jakość tej palety, to spokojnie ta paleta jest na poziomie palet od Dessie, które ja bardzo lubię. Z cieniami pracowało się bardzo przyjemnie. Formulacja tych cieni jest bardzo masełkowa. Taki delikatny minusik może za to, że cienie odrobinę się sypią. Natomiast ja tego nie uważam za jakiś duży problem. Jestem do tego przyzwyczajona. Jednak jest wiele palet, które po prostu, w których osypują się cienie, a mimo tego cienie są świetnej jakości, także ja naprawdę przymykam na to oko, a naprawdę bardzo delikatnie się obchodziłam z tą paletą. Jeśli chodzi o kolorystykę, ona zdecydowanie mnie urzeka. Jest to paleta, którą mogę Wam powiedzieć w 100% wrzucę również do mojego kuferka wizażystki, ponieważ cienie, odcienie są naprawdę przepiękne. Wydaje mi się, że to jest taka właśnie kolorystyka, nie wydaje mi się, tylko to jest taka kolorystyka, która bardzo upiększa, dodaje uroku, będzie się świetnie sprawdzała w makijażach ślubnych. Jeśli macie klientki, które oczekują takiego subtelnego looku, błyski są bardzo ładne, mimo tego, że ten wewnętrzny kąciku, który nałożyłam o nazwie You, jest taki dosyć intensywnie, mocno błyszczący, to naprawdę jest też taki wyważony i ma przepiękne drobinki. Chciałam Wam zrobić nawet porównanie na wizji tutaj do cienia Moonstone, natomiast nie udało mi się, bo okazuje się, że mam 3 sztuki tego cienia, ale wszystkie mam w pracy, nie wiem jak to się stało, ale na pewno wkrótce zrobię Wam takie porównanie, bo wydaje mi się, że może to nie jest zamiennik 1:1, bo nie mam tych cieni obok siebie, ale może być to taki godny cień, który zastąpi Wam po prostu cień Moonstone, bo jest po prostu przepiękny i w zależności od tego, czy nałożycie go na mokrą bazę, czy palcem, czy pędzlem, czy zbitym pędzlem, czy takim luźniejszym, będzie dawał bardzo różny efekt na powiekach, także naprawdę cudownie mi się pracowało z tą
tą paletą. Jestem absolutnie zauroczona tym cieniem Claudia, który jest dla mnie odpowiednikiem cienia z palety Retro od Natasha Denona. Ten cień Candice jest po prostu przepiękny. On idealnie nadaje się do takiej skóry jak moja, jako taki bazowy, bardzo delikatny cień do osuszania nawet okolicy pod łukiem brwiowym, jeśli nie chcę jej tak rozjaśniać. Także ja absolutnie jestem tą paletką zauroczona i na pewno, tak jak już Wam powiedziałam, ta paletka wyląduje po prostu w moim kuferku ślubnym. Kreskę zawsze można zrobić czymś innym. Tak samo jak ja dołożyłam sobie kredkę po prostu, żeby troszeczkę wzmocnić te cienie. I tutaj też nie było żadnych problemów. Cień się świetnie blendowało na tej kresce, także super. Ja jestem absolutnie zakochana i to jest moje odkrycie. Kocham tę paletkę już po właśnie tych dwóch makijażach i na pewno chętnie będę po nią sięgać. I mam ochotę po tym teście przetestować paletę, która wyszła jako pierwsza. Jeśli macie obie te palety, to koniecznie dajcie znać mi w komentarzu, jak ta pierwsza Wonder chyba, z tego co pamiętam, a może się mylę, nie pamiętam chyba nazwy dokładnie, ale chyba Wonder. Jak ta właśnie pierwsza paleta ma się do tej, jeśli macie dwie, czy jest tak samo fantastycznej jakości. Jeśli tak, to w ciemno ją biorę i z chęcią ją przetestuję. Także jak na pierwszy kosmetyk kolorówkę, który testuję od marki Pariens, to jestem absolutnie tą paletą zauroczona i będę z chęcią po nią sięgać. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie, czy macie tę paletę, czy zamierzacie ją kupić lub czy czekaliście na mój test i oczywiście czekam na Waszą opinię, który makijaż jest Waszym ulubionym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!